wszystkich ponownie. Patrzcie na to. Wow! To Willy było ze szczęścia, jakie żeśmy mieli. Powiem wam, że udało nam się, jedziemy na tor. Kiedy jedziemy? W niedzielę 27. Nie wiem, jedziemy wtedy, kiedy będziecie oglądać ten filmik. Także jak oglądacie ten filmik, to my już jesteśmy na torze. A chciałem wam powiedzieć, że udało nam się wygrać darmowy tor. I to w jaki sposób? No oczywiście jest tak. Są takie grupy organizacyjne, które organizują Track Days. Track Day, dzień na torze, w tłumaczeniu. I to wygląda tak, że po prostu zapisujecie się na przykład na forum tej grupy albo na ich stronę internetową. No i tam można wykupić sobie po prostu dzień na torze, nie? Tak średnio kosztuje, Track Day średnio kosztuje od 160 do $240. I to zależy od jaki tor, no nie? My jedziemy na taki dobry tor, on normalnie kosztuje 185. My żeśmy go wygrali za darmo, bo ta grupa na forum organizuje cotygodniowe losowanie dla osób, którzy nigdy wcześniej nie byli na torze, a mają chęć spróbować, no nie? Także wystarczyło tylko po prostu w temacie, oni mają takie tematy, znaczy mają taki specjalny dział na forum, gdzie jest to właśnie losowanie, wystarczyło tylko pod tym właśnie postem napisać swoje imię do godziny 9 w niedzielę. No i to potwierdzić, że się nigdy nie było na torze, no i wtedy oni robią takie losowanie, no i wtedy można wygrać, znaczy robią losowanie, no i później na drugi dzień już opublikują, kto wygrał, no nie? No i tak się akurat złożyło, że już wcześniej uczęszczałem w tym losowaniu, no ale nie wygrałem, ale wygrali moi znajomi. No i w następnym losowaniu zgłosiło się tylko 4 osoby, a zawsze losują tylko 4 osoby. Na sobotę 2 osoby i na niedzielę 2 osoby, więc z kolegą żeśmy się zapisali. Zgłosiło się do losowania 4 osoby, więc nie było losowania. No i wygraliśmy. No i wygraliśmy darmowy wypad na tor. Także jesteśmy takie jakieś 180 baków do przodu. No i pojedziemy na ten tor. On jest w Belding, Michigan. To jest, się nazywa Graton Raceway. 3 godzinki od nas, ale to nie problem. Pojedziemy tam samochodem z przyczepką. Dzisiaj będziemy tankować. Znaczy, dzisiaj będziemy pakować motocykle. No i będziemy, patrz jak fajnie. No i będziemy już w niedzielę 27 śmigać po torze. Co najlepsze jest to, że zamówiliśmy sobie już następny track day, ale już żeśmy musieli zapłacić. A następny track day będziemy mieli 2 sierpnia w sobotę. Także tutaj niedaleko nas w Chicago, w Jolie jest taki dosyć dobry tor też. No i tam już żeśmy sobie wykupili i jadę ja, kolega i koleżanka. Także będziemy śmigać. Koleżanka kupiła właśnie motocykl. Miała trochę przerwy, no ale od razu jedziemy na tor, no nie? Także zajebiście, bo w ten weekend i w następny będziemy śmigać po torze. Mam nadzieję, że się uda nagrać parę dobrych filmów. A z tego co wiem, nie wolno mieć kamerki na kasku. Z tą akurat grupą organizacyjną Track Day'e. Także raczej nie będzie gadania podczas jazdy, ale będę miał 4 kamery na R1C. 3 GoPro Black Edition, bo jedną pożyczę od kolegi, no i jedną będę miał 2 HD. Także postaram się posklejać jakiś fajny filmik z tego. A później, dzisiaj właśnie jest sobota i będziemy jechać właśnie, jedziemy po przyczepę, będziemy ładować motocykle. A pakujemy się, trzeba wziąć sobie paliwo, także będziemy się pakować, może mi się uda coś nakręcić z tego. Nie obiecuję, ale myślę, że będzie fajnie. No i będziemy zaczynać oczywiście w grupie
nowicjuszy, bo nie ma wyjątków, po prostu jakiego byście nie mieli skilla, musicie zacząć w grupie nowicjuszy, jeżeli to jest pierwszy wypad na tor. Mamy nadzieję, że nas popchną do tej średnio zaawansowanej grupy już na ten następny tydzień, także tam będziemy jeździć na pewno szybciej. Mam nadzieję po prostu, sam nie wiem jak to jest, bo nigdy nie byłem na torze. Także no nie wiem, bardzo wam powiem, że jestem szczęśliwy, żeśmy wygrali ten darmowy track day, bo... No bo... Zajebiście jest jechać na tor za friko, no nie? Także... No wam tylko chciałem tak powiedzieć. Taki update. No i w sumie tyle, no nie? Dzisiaj może jeszcze coś nagramy z tego ładowania motocykli, to... Może, ale nie obiecuję naprawdę, bo dzisiaj będę trochę zajęty, także... Także... Zobaczymy. No i na tor jedziemy właśnie 4 osoby. Ja jadę, jego dziewczyna, no i moja dziewczyna, także prawdopodobnie dziewczyny będą nas filmować z trybun. Zobaczymy jak to będzie. Jestem bardzo podekscytowany. No i w sumie tyle. Taki króciuszki vlog na temat naszego darmowego wypadu na toru. Według mnie jest zajebiście, że właśnie jest taka możliwość dostania za friko. Nie wiem, czy w Polsce jest to możliwe, ale może. Według mnie to jest bardzo dobra reklama, bo wtedy ja powiem, jak widzicie, mi to powiedział, o tym losowaniu powiedział mi kolega, sam bym na to w życiu nie wpadł. Ja powiedziałem innym kolegom, teraz inni będą losować, no i przeważnie tak jest, że jak ktoś pojedzie na tor, to się podjara i później jeździ tylko po torze. Także niezła reklama w sumie. O, fajny pick-up. Myślałem właśnie nad kupnem takiego samego Ford FX4. Fajna sprawa. Ale wrócimy do tematu. O Boże, zresztą temat już skończony. Także fajna sprawa. Niezła reklama. No i pewnie następny filmik będzie z toru. Także bądźcie czujni. No i tyle, trzymajcie się.